Kompletnie przemeblowana kadra drużyny, nowy szkoleniowiec Mariusz Karol, nowa maskotka kociewskich Diabłów, wreszcie nowe nadzieje. W porównaniu z ubiegłym sezonem w drużynie koszykarzy Polfarmy Starogard Gdański nie zmienił się tylko budżet. Moim jakby marzeniem jest to, żeby drużyna Polfarmy przede wszystkim wygrywała w Starogardzie Gdańskim na naszym obiekcie, a także sprawiła jak najwięcej niespodzianek na meczach wyjazdowych. Akurat mamy do czynienia, zakontraktowałem takiego trenera, który w poprzednim sezonie udowodnił, że jest to możliwe. W zeszłym sezonie Mariusz Karol prowadził rewelację rozgrywek Basket Kwidzyn. Teraz do Starogardu Gdańskiego właśnie z Powiśla ściągnął aż 4 graczy. Zawodnicy wiedzą, co ja od nich wymagam, co chcę i dlatego, że ta współpraca później jest naprawdę dużo łatwiejsza i to już jest duży handicap na starcie w nowym zespole do nowego sezonu. Występy w polskiej ekstraklasie będą zupełnie nowym doświadczeniem dla 23-letniego Erika Kolemana. Amerykanin zagra na pozycji centra. Moją najmocniejszą stroną są zbiórki i umiejętność przejścia od obrony do szybkiego ataku. Mam nadzieję, że będzie z tego korzyść dla zespołu. Graliśmy z 5-6 zespołami z naszej ligi, ale myślę, że miejsce w środku tabeli, tak jak trener powiedział, na pewno nie na dnie, także to będzie minimum, które uda nam się wykonać. Pierwszy mecz koszykarze ze Starogardu rozegrają przed własną publicznością 27 września. Ich przeciwnikiem będzie warszawska Polonia.